Jak to możliwe, że Orlen najpierw wystawił na sprzedaż część Lotosu, a później nie chciał usłyszeć, ile ktoś chce za nią dać? Jak wyglądały rozmowy z Amerykanami? O to pytamy dalej naszego informatora, znającego od środka kulisy transakcji. Pod koniec lutego 2021 roku do Pekao S.A. zgłosili się Amerykanie. Usłyszeli gdzieś o fuzji i chcieli kupić część Lotosu, ale po kilku dniach dostali od nas odpowiedź, że Orlen nie jest zainteresowany podjęciem negocjacji. Dlaczego? Oficjalnie? Bo było już za późno, a proces fuzji już był na zbyt zaawansowanym etapie. Jak to za późno? W lutym już wszystko było dogadane z Unimotem? Nie wiem, co Orlen miał dogadane z Unimotem. Oficjalnie jeszcze w listopadzie 2020 roku PKO szukało nabywcy na asfalt, czyli teoretycznie kupca jeszcze nie było. Była nawet taka specjalna prezentacja zrobiona, pokazująca te asety na sprzedaż. To był listopad, a raptem w lutym już było za późno, żeby chociaż wysłuchać ofertę. Są dwie opcje. Albo Obajtek tak parł do tej fuzji, że zgodził się na cokolwiek, co mu rzucili. Albo? Albo całe to szukanie nabywców na terminale i asfalt to była jedna wielka ściema. A kto kupi i za ile, to było już dogadane wcześniej. To był normalny proces ofertowy, ceny, wyceny, wszystko po kolei, był bardzo przejrzysty. Podsumujmy. W lipcu 2020 roku Komisja Europejska określiła, który majątek Lotosu musi zostać sprzedany, żeby zgodziła się na fuzję. W listopadzie pracownicy Państwowego Banku Pekao S.A. na zlecenie Orlenu rozsyłali oferty i szukali kupca na sprzedawane części gdańskiej spółki. W lutym 2021 roku, czyli ledwie 3 miesiące później, do PKO zgłasza się chętny na aktywa asfaltowe i pyta o warunki. W odpowiedzi słyszy, że Orlen nie jest zainteresowany jakimikolwiek negocjacjami, bo już wszystko jest ustalone. Dodajmy, przed wstępną umowę na aktywa asfaltowe Orlen z Unimotem oficjalnie podpisze dopiero prawie rok później. Ostateczną, po perturbacjach i 4-miesięcznym opóźnieniu, podpisano w kwietniu 2023 roku. Gdyby się okazało, że na te aktywa asfaltowe, które kupił Unimot, był inny chętny, ale nie dopuszczono go nawet do negocjacji, to jest standardowa praktyka rynkowa tego, jak się prowadzi negocjacje biznesowe, jak chce się coś sprzedać? No jak się chce bardzo coś sprzedać komuś. A no po prostu. Jeżeli coś takiego miało miejsce, no to jest to oczywiście karygodne, jest to ewidentne działanie na szkodę spółki. Podsumujmy dotychczasowe ustalenia. Orlen, choć formalnie stację kupił od MOL-a, to de facto nabył rosyjską sieć prowadzoną przez Rosjanina i człowieka, który przekazał chorwackiemu premierowi 10 milionów euro łapówki od prezesa węgierskiego koncernu. Wiemy również, że Orlen sprzedał aktywa asfaltowe i terminale paliwowe za kwotę o połowę mniejszą niż wynosił sam kapitał zakładowy tej spółki oraz że innych chętnych nie dopuścił nawet do negocjacji. Co z innymi zapewnieniami i argumentami prezesa Obajtka i Mateusza Morawieckiego? Zapraszam na scenę. Zarówno przedstawiciele Orlenu, jak i rządu miesiącami przekonywali, że tak przeprowadzona fuzja to dla naszego kraju wielka szansa. Ten proces wzmocni nas przy zakupie ropy, przy inwestycjach, przy partnerstwie. Ten proces jest po prostu niezbędny. Przede wszystkim jednak przekonywali, że połączenie to dla Polski świetny biznes. Uzyskaliśmy cenę taką, która jest dla nas ceną zadowalającą. Czy rzeczywiście Daniel Obajtek ma powody do zadowolenia? Tysięcy stron dokumentów, sprawozdań Komisji Europejskiej, raportów finansowych, komunikatów giełdowych, setek tabel i rzędów liczb. Wydobyliśmy to, o czym tak bardzo nie chciał mówić ani prezes Obajtek, ani premier Morawiecki. Rozłóżmy te dane na czynniki pierwsze. Fuzja podzielona była na dwa etapy. W pierwszej fazie Orlen przejął cały Lotos. W drugiej sprzedawał wybranym firmom poszczególne jego części. Jak wynika z opublikowanego w kwietniu sprawozdania rocznego Orlenu za 2022 rok, przejmowany w pierwszej fazie majątek Lotosu warty był blisko 21 miliardów złotych. Orlen zapłacił za niego natomiast nieco ponad 15 miliardów złotych. Rachunek jest prosty. Orlen zapłacił za przejmowany Lotos o 5 miliardów 900 milionów złotych za mało. I dokładnie taką kwotę dopisał sobie do wyniku za 2022 rok jako zysk z okazjonalnego nabycia. Kto stracił te blisko 6 miliardów złotych?
akcjonariusze Lotosu, czyli w głównej części Skarb Państwa, bo to on miał najwięcej, ponad 50% akcji gdańskiej spółki. Teraz możemy przejść do drugiej fazy, w której Orlen sprzedawał elementy Lotosu. Według samego Orlenu, część, którą sprzedał, warta była ponad 9 300 milionów złotych. Problem w tym, że Orlen dostał za nią w sumie 4 900 milionów. Orlen otrzymał 4 900 milionów złotych za aktywa warte 9 300 milionów? Tak to wygląda, taki biznes. Czyli jeżeli te dwie wartości zestawimy, to się okaże, że Orlen o jakieś 4,4 miliarda dostał za mało w stosunku do wartości księgowej tylko. Efekt tych transakcji jest prosty. Straciliśmy my, podatnicy. I to dwa razy. Najpierw, gdy Skarb Państwa za tanio sprzedał Orlenowi Lotos. Później, gdy kontrolowany przez rząd Orlen sprzedał ze stratą jego części.